Dzień dobry, kochani. Ponownie gościem kanału Veto jest Artur Dziambor. Tylko tym razem zdjąłem krawat. Ja nie zdążyłem się przebrać. Ojej. Wyjechał do Warszawy w jednej koszuli. Takie jest życie na imigracji. Na emigracji. Ale stwierdziłem, że jak już tutaj tyle z wami siedzę, no to... No dobrze, to stwierdziliśmy, że troszeczkę poprzeglądamy o tym, co słychać w mediach, co będzie się działo, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, kwestie wolnościowe. Na sam początek wyższa opłata paliwowa, jak widzimy. Czego możemy się spodziewać na stacjach, jako kierowcy, jako konsumenci? Nowa podwyższenie stawki opłaty paliwowej, ale co się okazuje jednocześnie także obniżenie akcyzy na paliwa. No na ten temat właśnie może dowiemy się czegoś więcej od Artura. A, no to tak, to zacznijmy od tego, w jaki sposób jest to sprzedawane. Jest sobie strona Ministerstwa Infrastruktury i tam jest taka fajna ilustracja. Łączymy Polskę. Prawda, fałsz, ponieważ zaczęła się burza w internecie, że znowuż opłata paliwowa rośnie. No ja właśnie na początku myślałem, że tylko jest wyłącznie opłata, a nagle potem ten news drugi doczepili o tej no i teraz akcyzie. I teraz news drugi jest taki, że akcyzę obniżono. I jak to jest sprzedane? Na oficjalnej stronie Ministerstwa Infrastruktury. Akcyza na paliwo maleje o tę samą wartość, o jaką zmienia się stawka opłaty paliwowej. Czyli wyrównujemy, wy, drodzy obywatele, nic nie. Akcyza na paliwo maleje. Tak. Czyli przekaz jest jaki? Obniżamy podatki. Bohatersko obniżamy podatki. Pierwsze jest tak. O tę samą wartość, o jaką zmienia się. Nie podwyższa, zmienia się. Zmienia się, no właśnie. To jest korekta. I słuchaj, i to jest na oficjalnej stronie ministerstwa. Oni potrafią takie numery robić, już nie w TVP, tylko robią to na stronie ministerstwa. Ale jak ktoś i to nie wie, idzie jako oficjalny przekaz. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to powie, czyli tyle samo. No tak, bo to jest generalnie tyle samo, czyli chodzi o to, że oni... Że to tyle samo się zmniejsza. Tak, więc oni zrobili w ten sposób, że tyle samo. Natomiast to jest kwestia tego, na co te pieniądze idą, na jaki fundusz. Tak. Więc to o to chodziło, tylko tak, po pierwsze będzie tak, że tam podobno to jest tylko na rok. Na rok jest obniżka akcyzy. Tak. Po drugie, no mamy w tym momencie sytuację, w której baryłka ropy jest chyba jedna z najniższych cen od X lat. Tak. Tymczasem no, cena benzyny na Olenie jakoś tam nie spada jakoś tak strasznie bardzo. Nie? Tam czasem poniżej piątki tak. I jest wszystko cacy. Natomiast dzięki temu, że ta cena nie spada, no to co? To Orlen robi najlepsze wyniki w historii istnienia przedsiębiorstwa. No ale za PO, jak było? Jakie były straty? No właśnie. Trzecia rzecz jest taka, że oczywiście jest to propagandowo wykorzystywane, będzie wpisywane na listę sukcesów Prawa i Sprawiedliwości, które obniża podatek. To jest dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy oni obniżyli podatek dochodowy z 18% na 17%, ale równolegle podwyższyli najniższą krajową z 2250 na 2600. Mhm. To teraz krótkie zadanie matematyczne dla wszystkich, którzy nas słuchają. Co jest więcej? 18% od 2250 czy 17% od 2600? Tik. Tak. Odpowiedzi w komentarzach. 50 zł więcej, 50 zł więcej na sucho, tak? Bez żadnych tam innych odpisów jest w tym momencie. Więc tak obniżyli podatek, żeby go i tak więcej pobierać. Kwotowo. Procentowo jest oczywiście mniej, więc mogą mówić, że my bohatersko obniżyliśmy podatki. Ale nie wspominają, że sztuczne podwyższenie najniższej krajowej de facto podwyższyła kwotę płaconego podatku. A poza tym te wszystkie ruchy mówiące o tym właśnie, że tu trzeba zapomogi dawać jakieś tam 500 plusy, 13, 14, 18 i jeszcze przy okazji sztucznie ustawą podwyższać najniższą krajową, czyli likwidować ubóstwo ustawą, to de facto powoduje, że pieniądz traci na wartości. Czyli traci inflacja na wartości idzie. Tworzy się inflacja. Aha. Oczywiście inflacja to jest takie słowo, którego już w ogóle prawie nikt nie rozumie, więc trzeba to tłumaczyć jakoś tak bardzo, bardzo prostym językiem. Odeślę w tym momencie do sądy ulicznej, bo inflację pytaliśmy. No bo co to znaczy, że pieniądze tracą wartość? No wiesz, zapytaj się kogoś na ulicy, pytaliście się o inflację? Tak. I co wyszło? Ojojoj, różne były odpowiedzi. Albo ktoś w ogóle nie ma pojęcia, o co chodzi, albo próbuje, udaje mądrego, a dosłownie 10-20%. Co to znaczy, że pieniądze tracą wartość? No to jest dopiero cyrk, no bo masz 100 zł, no i co? I jak wytłumaczyć człowiekowi, że dzisiejsze 100 zł, to za rok na przykład to już będzie 85?
No nie, ja będę miał 100. Dalej będę miał 100, nie? Więc to jest... Więc siła na jakby... pieniądza jest czymś takim, zupełnie, kompletnie nie do zrozumienia dla człowieka. Ale to tak więc... samo, gdyby zadać, przepraszam, że ci przerwę, gdyby zadać pytanie przeciętnemu pracownikowi, czy chciałbyś zarabiać 3000 zł i kupić za to, nie wiem, 10 iPhone'ów, czy chciałbyś zarabiać 2500, ale kupić za to 12 iPhone'ów, idę o zakład, że pierwszą odpowiedź wybierze ponad połowę. No oczywiście. Że mam więcej, 3000. Oczywiście. Więc jest to, no to jest smutne troszkę, nie? Tak przy okazji. No, do meritum, jeśli chodzi o te paliwa. Żeby to tłumaczyć. O te paliwa właśnie. No to te trzy rzeczy powiedziałem. No chodzi o to, co powiedziałem, te trzy punkty. Natomiast... Jeszcze tłumaczą także zwiększenie środków na drogi krajowe. Tak, bo to jest kwestia tego, że oni się trzymają bardzo tego, na co idzie który fundusz. No akcyza jednak wchodzi w zupełnie inny worek. Tak? A tutaj chodziło o to, żeby faktycznie weszło to do funduszu drogowego. Więc pod tym względem powiedzmy, że dobrze, no oni mają teraz ten projekt budowy autostrad i chwała za to, bo to jest chociaż to jedno, zrobią coś mądrego, kurczę, te autostrady to jednak jest coś bardzo ważnego. Obwodnice, mam na myśli. Obwodnice, tak miast. Tak, także to jest akurat coś, co się chyba wszystkim przyda, więc niech to robią, niech chociaż jedną mądrą rzecz zostawią po sobie. Natomiast mówię, o ten czynnik propagandowy mi też chodzi. Oni mają taką specyficzną tendencję do tego, żeby wprowadzać rzeczy w taki sposób, żeby to było jakoś tak skandalicznie złe, ale żeby miało dobre aspekty. Albo żeby to było bardzo dobre, ale miało skandaliczne. Ale żeby dobrze wybrzmiewało. No to też, no to oczywiście, że to się robi większość pod publikę. Nie? Więc mówię, to będzie sprzedawane jako wielki sukces rządu, który właśnie obniżył podatek. No ale też pojawiają jeszcze, tak zamykając ten temat, wśród ludzi, no bo przecież mamy zimę, ale w zimę zawsze paliwo drożeje, więc no podnieśli podatek, ale no to w zimę, w lato i tak stanieje, bo przecież... Węgiel jest tak, we wiosce. Tak, no dokładnie. Węgiel jest we wiosce. Dobrze, więc tak, druga sprawa, o której chcemy tutaj porozmawiać, jest to wprowadzenie VAT-u na obrót gotówką. Czy podrożeje wypłata z bankomatu? No to masz pierwsza rzecz taka, że już pan minister finansów zdążył zapowiedzieć, że on by chciał, żeby w ogóle obrót gotówkowy zniknął. I tak? Według mnie to właśnie to ma na celu. Kolejny do tego krok, dąży. Rzeczywiście, kolejny krok do tego. Żeby to znaczy, wyeliminować gotówkę. Nie mogą zrobić tego ustawą, więc będą obrzydzać życie wszystkim tym, którzy będą używali gotówki. I na razie jest tak, że na przykład transakcje gotówkowe są do 15 tysięcy złotych między firmą a firmą. Były tak? Wcześniej jeszcze więcej, tylko teraz już... Oczywiście, ale ta linka się cały czas obniża, ta poprzeczka. I teraz jest już tak, że głośno mówi pan minister, że on sobie wyobraża wkrótce 8 tysięcy jako maksimum. To oznacza, że de facto obrót bezgotówkowy będzie już wprowadzony, ponieważ no, umówmy się, no, faktury 8 tysięcy, no to wiadomo, że będzie jeśli mnóstwo chodzi o handel, branż, to w ogóle to jest... Mnóstwo będzie takich branż, w których już nagle się w to nie wskoczy, tak? Więc jest tak trochę tylnymi drzwiami będzie wprowadzany ten zakaz używania gotówki. Potem oczywiście odbędzie się, no, w ramach tego, że jest inflacja, no to w pewnym momencie wypadną grosze z obiegu. Tak, będą tylko, a to już dawno powinno być wycofane. Tak, będą tylko wspomnieniem, że są w ogóle jeszcze. Tak, więc to jest kolejna rzecz. No, a później dalej będziemy szli w tym kierunku. A to, co tutaj jest, tak, ta konkretna rzecz, na którą zwróciłeś uwagę. Opodatkowanie różnego rodzaju usług związanych z gotówką, w tym przeliczania, sortowania, transportu banknotów oraz monet. Do tej pory właśnie było to z VAT-u w Polsce zwolnione. No ale TSUE uznał, że w przypadku sortowania czy transportu gotówki proces niewiele różni się od sortowania czy transportu odzieży. Czyli tak naprawdę nie mamy do czynienia z pieniądzem, tylko z towarem. No tak, i to jest poza tym to jest wina Unii Europejskiej. No, czyli... No bo w końcu TSUE, nie? Tak. Także to zła Unia Europejska to kazała, przecież to nie nasz rząd tutaj wymyślił. Chociaż w innych przypadkach nasz rząd może zawsze udawać Greka i dosyć długo udawać, że nie będzie mógł tego wprowadzić, bo tam implementacja tego pomysłu jest bardzo trudna i tak tam... I pojawia się pytanie, kto zapłaci podatek jak zawsze, a jak zawsze zapłaci kto? Konsument. Kto zapłaci przecież podatek? No, tak. No. Banki chyba nie wezmą tego na siebie. No. Oczywiście są organizacjami charytatywnymi, no, że wiadomo. Fundacje same w sobie. Natomiast w ogóle ten cały kierunek, bo to jest tylko jedna z taki mały kroczek, tak? Ale wyobraź sobie świat, w którym nie ma gotówki faktycznie, czyli wszystko, absolutnie wszystko jest na kartach i wszystko jest przez konto bankowe. Ostatnio byłem w bankiecie. Bank wie o tobie wszystko.
Ostatnio byłem w markecie i pani się karta zablokowała. Złożyła się taka kolejka, już zakręcała. Mhm. Nie mamy jak zrobić zakupów za 600 zł i nie ma jak zapłacić. No tak. Także to jest jedna rzecz, ale inwigilacja. No, tak. No ale w tym momencie już wiesz, jest tak, że jak masz, nie wiem, Facebooka, to się godzisz na to, że Facebook ciebie słucha i ogląda cały czas. Bez przerwy. Tak? Bo się godzisz na to, bo masz to, tak. No, chcesz mieć Facebooka, no to musisz niestety musisz cierpieć. Ale no wyobraź sobie świat, w którym bank wie o tobie wszystko. Teraz wie większość, ale nie wie wszystkiego, tak? Wie, jaki masz kredyt, wie, ile możesz sobie w życiu pozwolić. Wie, ile będziesz miał lat, kiedy pojedziesz wreszcie na jakieś normalne wakacje, bo na razie to trzeba raty spłacać, tak? Wie, jakie zakupy robisz, takie większe zakupy, takie, których nie używasz gotówki, tylko karty właśnie. Więc bank o tobie wie już w tym momencie bardzo dużo. Profil konsumenta to jest, wiesz, profilowanie konsumenta to jest najważniejsza rzecz w handlu i w ogóle w biznesie. Ogólnie profilowanie danych to jest taka karta przetargowa. Więc my pozwoliliśmy sobie na to, ten postęp technologiczny, który mamy, czyli właśnie Facebooki, Twittery, Tindery, tak, Instagramy, bank internetowy, karta na zbliżenie, tak, i tak dalej. My pozwoliliśmy sobie na to, żeby jacyś wielcy gromadzili nasze dane, gromadzili informacje o tym. I oczywiście ja na to nie narzekam, ja po prostu stwierdzam fakt, tak, że nie wiem, mam iPhone'a, no to się nie obrażam na to, że nie wiem, że ten iPhone, no tam jest tak, że jest wiecznym mikrofonem, tak, który ze mną łazi wszędzie, gdzie bym nie poszedł. Więc to są takie rzeczy dosyć dla mnie naturalne i oczywiste, że ten postęp musi być przy okazji połączony z jakąś dozą niebezpieczeństwa. Ale widzisz, jest coś takiego przerażającego w tym, że wiesz, nie wiem, ja zawsze opowiadam taką anegdotkę związaną z tym, że nie wiem, mam kudłatego psa i z żoną rozmawiałem, że trzeba kupić jakąś szczotkę, bo te Facebooka kudły wszędzie... odpalasz. Odpalam, szczotki. Następnego dnia odpalam Facebooka, a tam reklama tej takiej szczotki, takiej łapki, która się ściąga z kota sierść. I nie szukałem tego nigdzie w internecie. Nigdy nie robiłem żadnego ruchu w internecie w tym temacie. Żadnym Google'u, żadnym nic. Po prostu pojawiła się reklama na Facebooku, ponieważ rozmawialiśmy o tym. Ale tak samo jak ja rozmawiam z znajomymi, to czasami jak nie chcę im się nic spisywać, to już mówię właśnie tak, co chcę i potem patrzę, sami mi reklamy. Nie, ale to właśnie, wiesz, właśnie to jest, mówię, to jest przerażające, no bo to oznacza, że jesteśmy wiecznie podsłuchiwani. Oczywiście nie przez jakieś tam... Algorytmy to tak, na razie, to, algorytmy. O tym mówię, że to są oczywiście programy komputerowe, które wychwytują twoje pragnienia. Tak? Ale właśnie, no ale co, no ale dalej będziesz miał właśnie bank, który kontroluje twoje życie. No jednak chciałbym, żeby tego nie było. No właśnie a propos kontroli banków, to taka anegdota jeszcze. Jak byliśmy ze znajomymi właśnie na kolacji i kartą zapłaciła jedna osoba, a nagle powiadomienie z banku dostaje: o, zaszalałeś, uważaj, coś tam następnym razem. No bo dbają o nasze dobro, dla naszego wolność, dobra. Wolność jednostki jest też, wiesz, też w dużym stopniu polega na tym, że władza nie wie, jakie ty masz możliwości. Władza nie ma prawa wiedzieć o tobie, jak ty majętny jesteś, ile ty możesz, co ty masz w domu. Nie mogą takich danych o tobie gromadzić. Robią to, ale nie powinni tego robić. To powinna być twoja sfera wolności. Twój majątek powinien być twoją sferą wolności. Ponieważ gdy władza ma o tobie wszystkie dane, wiedzą o tobie, co ty lubisz, jakie robisz zakupy, jakie pieniądze wydajesz na co i ile pieniędzy masz, to są w stanie ocenić twój potencjał i niebezpieczeństwo twoje jako jednostki. Możesz się za bardzo wyrwać. Totalitarnego systemu. No wiesz, no to jest tak samo jak w tym momencie ci, którzy prowadzą działalności gospodarcze. To ja zawsze to opowiadam, że to są ludzie, których system nienawidzi. Tych ludzi system nienawidzi z bardzo prostego powodu. Po prostu my, prowadzący własne działalności gospodarcze, wiemy, jak ten system wygląda. My każdego miesiąca dostajemy, nie wiem, na liczbach takich podstawowych, 5 tysięcy powiedzmy, dostajesz na konto, ale z tych 5 tysięcy musisz 1500 przelać ZUS-u, a z tych 3,5 co ci zostało, 17% musisz zapłacić jeszcze dochodowego. A jeszcze czasami VAT. I jeszcze VAT po drodze. Więc i to musisz to zrobić sam. A człowiek, który jest na etacie, podpisuje umowę, a następnie czeka tylko co miesiąc na przelew i jego nic nie interesuje. No daj mu brutto, a potem jeszcze super brutto mu daj. Właśnie, więc jakby dać takiemu człowiekowi kwotę tą super brutto, a następnie kazać mu do 10 przelać jedno, a do 20 przelać drugie, to byśmy w ciągu kilku miesięcy mieli dyktaturę wolnościowców. No ale tak mówię, 2-3 miesiące i... Mielibyśmy tak, że byłby tak libertariański kraj, jakiego świat jeszcze nie widział i Rothbard sobie nie wyobrażał. Jakby tylko ludzie zobaczyli, jak to w rzeczywistości wygląda, ile swoich pieniędzy oddają. A my zawsze mówimy, żeby właśnie państwo im tych pieniędzy nie zabierało, więc żyjemy troszkę w takim świecie, w którym jesteśmy oszukiwani,
ale przy okazji żyjemy w świecie, w którym władza nienawidzi ludzi, którzy sami sobie radzą. Ponieważ ci, którzy sami sobie radzą ze swoimi własnymi małymi są dla nich zagrożeniem. Nawet, są zagrożeniem, bo wiedzą. Wiedza jest w tym momencie dla nich najważniejsza. A propos, jeśli ktoś sobie sam chce radzić, to tutaj mamy teraz idealny przykład. O tak. Znaczy nie sam, bo pan był bardzo pokorny. Zgłosił się do urzędu, chciał sobie wyciąć drzewa na swojej działce. Otrzymał informację, że po oględzinach działki, które oczywiście były przez urzędników, 14 dni musi poczekać z wycinką drzew. No i w tym czasie mogą tam wnieść jakieś tutaj sprzeciwy, zgłoszenia i nakazać uzyskanie takiego zezwolenia na wycinkę. No i co do czego pan po 14 dniach wziął piłę, wziął los w swoje ręce, wziął piłę, no i zaczął wycinać te drzewa, zauważyła sytuację Straż Miejska, policja, zgłosili to do odpowiednich tutaj organów administracyjnych. No i jak się okazało, kara. Kara, bo o jeden dzień się pomylił, w 14 dniu wyciął drzewa, a się okazało, że mógł w 15. Nie wyciął przed upływem 14 dni, tylko zrobił to w 14 dniu. Tak. No tak, no to właśnie, no to jest kwestia... Nadgorliwy był. No. I ponad 50 tysięcy złotych kary. Ile było tych drzew? Jeszcze sprawdźmy. 33 drzewa, 50 tysięcy. Tak wygląda wolność. Wolność jednostki. A w moim świecie jest tak, że jeżeli ty masz działkę, to możesz sobie robić na niej co chcesz. Bo to jest twoja działka. Jest lepiej. Jakbyś przypadkiem na swojej działce wykopał rów i znalazłbyś sztabkę złota. Też by była twoja. To ona jest twoja, czy ona jest państwowa? Znaczy teraz jest państwowa. No właśnie, jest państwowa. No przecież to jest chore. No. Nie? To jest chore. To jest taki problem. No w tym momencie jest to problem własności. Jeżeli ja kupiłem ziemię, to ja jestem panem tej ziemi. Jeżeli ja znajdę tam złoża ropy, tam gdzie ja kupiłem sobie moją działeczkę, no to jest moja ropa. Było tam szukać i kupić sobie tę ziemię, tak? No oczywiście. Albo było jej nie sprzedawać. Więc tak, no więc żyjemy w troszkę w takim dziwnym świecie, jeszcze pod wieloma aspektami jeszcze nie poukładanym, albo poukładanym źle. Celowo źle, no bo to jest ku chwale państwa, wielkiego państwa, które nas pilnuje, natomiast nie ku chwale własności, wolności, jakichś podstawowych zasad obywatelskich, takich życia w społeczeństwie i przede wszystkim uznawania pewnych praw, konkretnych praw, jakby bezpieczeństwa, własności, tak jak mówię, to są absurdy. No to, że w ogóle, zobacz co się stało, świętej pamięci Szyszko wprowadził ustawę, która pozwalała właśnie na to, żebyś mógł sobie na swojej działce zrobić co chcesz. I przez te kilka dni, co ona działała, zanim tam zaczęli się wszyscy rzucać, że ludzie wycinki robią w jakichś tam parkach i tak dalej, no to ile dobrego zostało zrobione. Ile ludzie zdążyli sobie posprzątać różne tereny, na przykład swoje. Bez proszenia się na kolanach urzędnika. Tak, bo wcześniej trzeba było, wiesz, no jeżeli byłeś właścicielem kawałka lasu, no to nie miałeś prawa z tym kawałkiem lasu nic zrobić poza chodzeniem tam na grzyby. No tak, i poczekać aż się przewróci na twój dach. Tak, więc jakby się przewróciło, to spoko, nie? Ale w związku z tym, że nie chciało się przewrócić, to niestety byłeś właścicielem kawałka lasu. A dzięki temu, co Szyszko wprowadził, to mogłeś wreszcie ten kawałek lasu wyciąć i postawić sobie tam dom. Tak? I mieć dom w lesie. No. Tak, a drzewo sprzedać. A drzewo sprzedać, albo zbudować z tego drzewa ten dom. Natomiast niestety wcześniej tego nie szło zrobić. No i teraz no to są absurdy, to jest takie pokonywanie, widzisz, problemów, których nie ma nigdzie indziej. Tak, tak jak to słynne powiedzenie, że socjalizm to jest taki ustrój, który bohatersko pokonuje problemy nieistniejące w żadnym innym ustroju. No tak, bo sobie no, tak, no, tworzy, ale, a potem je zwalcza. No tak, ale to są takie, widzisz, takie, od czasu do czasu dowiadujemy się o tym, jak nasze wolności są ograniczane przez takie właśnie małe pierdoły, takie rzeczy, które... A to jeden dzień drzewo, a to VAT na obrót gotówki. Komuś po prostu zależy na tym, żeby to tak wyglądało w konkretnych dziedzinach, albo mają zbyt małą wyobraźnię, żeby się tym zajmować i żeby dojść do rozwiązań mówiących, że generalnie człowiek wie, co ze sobą zrobić. No to jest też kolejna sprawa, że państwo robi wszystko, żebyśmy byli jak najmniej odpowiedzialni za siebie. Bo im mniej czujemy my odpowiedzialności za siebie, tym więcej państwo musi się nami opiekować. Czyli to państwo jest dla nas dobroczyńcą, jest tym, który nas pilnuje i robi dla nas tyle dobrego. No, jest naszym wielkim bratem. Za 70, tam 65% naszych zarobków, za jedyne 65% naszych zarobków zrobi dla nas państwo tyle dobrego.
No to, żeby nad nami tak państwo czuwało i robiło wszystko na po naszej myśli dobrze, no to byłoby by fajnie, ale takim kosztem. No niestety. Dobrze, jeszcze jeden news, jeszcze jedna informacja. Tym razem Grecja, no i tam jak wiemy dobrze fala imigracji. Republika Grecka zamknęła część granicy z Turcją w regionie Evros. Tak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii. Powodem jest kolejna fala imigrantów z Syrii i zamieszki na grecko-tureckiej granicy. Wstrzymany jest m.in. przewóz towarów. Tak, no i to co tam się dzieje jest już w tym momencie kryzysem i to inaczej tego nie da się nazwać. Tam już od kilku lat się dużo dzieje. Ale nie było takiej fali, teraz to jest takie uderzenie. No i co? No i nagle Niemcy na przykład. Władze niemieckie oznajmiły, że nie będą przyjmowały już nielegalnych imigrantów. Czyli już jest rynek, że tak powiem... Nie, oni po prostu zobaczyli, że Polska zrobiła dobrze, że Węgrzy zrobili dobrze, że pomogliśmy sobie tak naprawdę, nie zrzucając tego na siebie. Ja zresztą, to dla mnie jest taki dosyć mocny punkt, ponieważ ja byłem organizatorem jednego z marszów przeciwko imigrantom właśnie. Wtedy PiS zdobywał władzę w Polsce, a ja wtedy krzyczałem tam, że to jest dla pani Beaty Szydło chwila prawdy. Czy zgodnie z ideałami powstrzyma tę falę imigracji, która do nas przychodzi narzucona przez Unię Europejską, czy może zachowa ciągłość decyzji rządowych, bo to też jest kwestia taka, że w międzynarodowej polityce zachowywanie ciągłości decyzji między rządem a rządem na międzynarodowej arenie jest dosyć ważną sprawą. Oni tutaj szczęśliwie postawili się tam, gdzie powinni, że zgodnie z polską racją stanu nie wpuścili tutaj tej kwoty imigrantów, która została nam narzucona. I dzięki temu w Polsce w tym momencie nie było żadnych tego typu problemów. Mamy bezpieczny kraj, w którym no, nie ma terrorystów, w ogóle nie ma zamachów. Tak? Jesteśmy taką prawdziwą wyspą na skalę Europy, jeżeli chodzi o to. I trzeba nic tylko dziękować za to, że akurat tego problemu u nas nie ma i że jesteśmy wzorem dla całej reszty Europy, bo to reszta Europy na nas patrzy i patrzy na nas z zazdrością. I wyciąga wnioski też. Tak, patrzy na nas z zazdrością, bo na początku było oczywiście tak, że byliśmy wytykani palcami, że jacy my jesteśmy wstrętni, ksenofobiczni i w ogóle. Nie kochamy i w ogóle. Tak, natomiast teraz jest tak, że nagle się okazuje, że dobrze zrobiliśmy. Poza tym z tym przyjmowaniem imigrantów, no to też umówmy się, w Polsce jest prawie 2 miliony Ukraińców. No właśnie. Tak? Więc my po prostu nie przyjęliśmy tych konkretnych. Spoza naszego kręgu kulturowego. No i to właśnie, to jest chyba absolutnie najważniejsze, tak? że jednak no, to był największy problem, a drugim największym problemem było to, że to była nasza odpowiedzialność. Tak? To znaczy my mieliśmy przyjąć tych ludzi, zamknąć ich w jakichś obozach, nie wiem, trzymać ich karabinami, żeby oni z tych obozów nie wychodzili, bo przecież wiadomo, że Polska jest dla nich tylko krajem, przez który chcą przejść, a nie w którym chcą żyć. Tak, oni zawsze mówili, że oni idą do Wielkiej Brytanii. Oczywiście, oczywiście. No po większy socjal. No jasne, no więc ten. Natomiast szczęśliwie ten problem nas ominął i mam nadzieję, że teraz ten problem również nas ominie, ale ja bym życzył całej Europie, żeby ten problem został ominięty. Jakoś rozwiązany. No, a jest jakieś rozwiązanie tej całej fali uchodźców z Syrii, też nawet z Afryki, daleki Bliski Wschód? No jest problem, ponieważ oni idą tam, gdzie chcą iść. Tak? To nie jest takie proste wcale, bo to jest tak, że ci ludzie, oni chcą się przebić po prostu. Tak? Myślę, że jeżeli to się nie będzie odbywało takimi tłumami, to po prostu będzie szło tak ciurkiem malutkim. Tak, czyli będą sobie tu trochę... Będzie, tak, i to będzie dopiero niebezpieczne. Tak? No, niestety powinniśmy dbać o to, żeby nas to nie dotykało. Czyli po prostu, tak jak do tej pory, zapobiegać, jeśli chodzi o tą falę. Szczęśliwie się to udaje. Natomiast oglądam te nagrania, które tam są, czytam różne relacje, które tam się pojawiają stamtąd. No, jestem przerażony tym, co widzę i nie wiem, szczerze mówiąc, jak to się skończy. Oby się skończyło pozytywnie dla nas. Serdecznie dziękuję za kolejną rozmowę. Gościem kanału Veto był Artur Dziambor. Do zobaczenia. Do następnego razu.